moment. Razem ze mną pan Marcin Beńko, główny sprawca dzisiejszej imprezy. Co pan nam może powiedzieć? Jaki jest cel tej imprezy? Skąd pomysł? Pomysł się wziął z racji kiedyś wykonywanego przeze mnie zawodu, czyli byłem w Zordzie Koszalińskim specjalistą do spraw BRD, czyli bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tu chodzi o edukację u najmłodszych, a o wzbudzenie wyobraźni u dorosłych uczestników ruchu drogowego. Czyli cel szczytny jak najbardziej, wzbudzenie właśnie zainteresowania tym, żeby było bezpieczniej na drogach, żeby i ci młodzi byli bezpieczni i ci starsi. A czy pomoże to na przykład tym, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy, a zamierzają je zrobić? No myślę, że pomoże. Te wszystkie symulatory dają wyobrażenie tego, co dzieje się z człowiekiem, gdy nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, niebezpiecznie zachowuje się na drodze i myślę, że to wzbudzi pewien taki dystans do własnych umiejętności, których czasem niektórzy mają niewiele. I będą mogli się ludzie wiedzieć, czego spodziewać w sumie w przyszłości, gdyby taka sytuacja miała mieć miejsce, więc może się zastanowią przed tym. A nie orientuje się pan, co się cieszy największym zainteresowaniem? Największym zainteresowaniem się cieszy symulator dachowania w tej chwili i pokaz drifterów. Ale bo to jest widowiskowe. A szczególnym powodzeniem się cieszy Maciek Wisławski, który tutaj gdzieś jest, bo jest oblegany, proszony o autografy, zdjęcia i inne historie. Ludzi jak widać jest dosyć dużo, czyli myślę, że udane. Myślę, że bardzo udane. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. To jest pierwszy dzień, wiem, że będzie następny w przyszłym roku. Cieszę się bardzo w takim razie i czekam na takie wydarzenie następne. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Razem ze mną pan Maciej Wisławski. Jest pan pilotem rajdowym, zgadza się? Zgadza się absolutnie. Ja jestem tą osobą, która w samochodzie siedzi po prawej stronie obok kierowcy i w pewnym sensie można powiedzieć, że tak rozwija obraz tej trasy odcinka specjalnego, którą to trasę mamy wcześniej przed rajdem opisaną, bo organizator każdego rajdu daje takie możliwości, że możemy trzykrotnie każdą tą trasę odcinka specjalnego, na której się potem w czasie zawodu, w czasie rajdu ścigamy, możemy trzykrotnie przejechać, czyli kierowca dyktuje mi prosta, zakręt, szczyt za szczytem, obraz trasy, normalny obraz trasy, ja nanoszę na papier i potem dwukrotnie to sprawdzamy, jeszcze uściślamy i w czasie rajdu ja tą trasę, właśnie ten obraz trasy wymalowany pewnymi symbolami rozwijam kierowcy i kierowca realizuje to rękami, nogami, kierownicą, pedałami i tak dalej, i tak dalej. Także taka jest moja rola w rajdowym samochodzie. Czyli jest pan takimi dodatkowymi oczami jeszcze kierowcy, wykraczającymi dalej. Oczami i właściwie takim, można powiedzieć, przepowiadaczem trasy, bo ja zawsze z pewnym wyprzedzeniem mówię, co za chwilę będzie, jaki zakręt, czy bardzo ciasny, że można wolniej jechać, czy bardzo szybki, że można jechać szybciej, czy na przykład, że za wzniesieniem jest prosta, więc jedziemy ten szczyt pełny gaz, czy musi przed szczytem hamować, bo za szczytem zaraz jest ciasny zakręt, ostry zakręt, więc jestem tak trochę oczami, które docierają do wyobraźni kierowcy poprzez nasze połączenie, poprzez kabel, poprzez jego uszy. A nie boi się pan czasem, bo to tak strasznie szybko wszystko? No, kochana, ja nie tylko, że się czasem boję, ja się cały czas boję. Ja się cały czas boję, proszę państwa, naprawdę, ja się cały czas boję, bo uważam, że strach jest wpisany w naturę każdego normalnego człowieka, a ja uważam się za takiego, no, dość człowieka normalnego. No ale tak na poważnie, nie boję się w sensie jakimś takim fizycznym. Nie mam takiego strachu fizycznego, że na przykład jest to sport naprawdę ekstremalny, niebezpieczny. Nie, nie, ja o tym nie myślę, bo w rajdowym samochodzie nie ma czasu na rozpatrywanie tej dyscypliny, tych zawodów w kategoriach niebezpieczeństwa. Nie ma na to czasu, jest to tak wymagająca praca, skupienia, perfekcji działania, precyzji działania, koncentracji, że w ogóle człowiek nie myśli o tym, co się na zewnątrz dzieje, w ogóle. Boję się, jeżeli się boję, to boję się o swoją pracę, o to, żebym się nie pomylił, żebym wykonał tą pracę idealnie, żeby nie nawaliło auto, żeby nikt z zespołu, który na nas pracuje, mechaników, nie popełnił żadnego błędu. O to się boję, bo to jest sport,
rajdy samochodowe, sport, który nie ma w ogóle marginesu błędu dla człowieka i to jest piekielnie stresujące zarówno dla kierowcy, dla pilota, jak i dla mechaników. Tam żaden z tych ludzi, którzy na ten wynik pracują, nie ma w ogóle możliwości, żeby się pomylić. A doskonale każdy, kto nas teraz słucha i ogląda, zdaje sobie sprawę z tego, jak dużym dyskomfortem jest praca, wykonywanie swojej roboty bez żadnego marginesu błędu, bo w końcu jesteśmy ludźmi, a nie automatami. I możemy się pomylić, także bardzo duża odpowiedzialność. A jak się panu podoba to przedsięwzięcie, ta impreza, która jest dzisiaj tutaj zorganizowana? Szczerze mówię, fenomenalna impreza i ja tutaj witając tą naprawdę bardzo licznie zgromadzoną publiczność, może nie tylko koło Brzeską, bo na pewno było sporo osób spoza koło brzegu, to naprawdę powiedziałem, że jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy tą imprezę przygotowali, bo to jest naprawdę ogromny zamach organizacyjny i byłem naprawdę zachwycony tą ogromną robotą, po pierwsze, tym zaangażowaniem tych paru ludzi, którzy tutaj w oparciu o starostwo powiatowe kołobrzeskie tutaj tą imprezę przygotowali, bo naprawdę, drodzy Państwo, przygotować taką imprezę to jest wielki wysiłek organizacyjny i ja jestem pełen podziwu dlatego, że im się chciało. Jestem w tym bardzo zainteresowany, bo tego typu imprezy naprawdę troszeczkę tym kilkudziesięciu czy kilkuset ludziom otworzą tą jak gdyby wyobraźnię na to, co się może na drodze stać. I wtedy ja uważam, czym więcej ludzi jeździ lepiej, to ja się czuję bardziej komfortowo na polskich drogach. Dlatego ja uważam, że te imprezy tego typu właśnie, których hasła są różne, na przykład, bo parę miast takie imprezy organizuje. Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie. Życie jest zbyt cenne, nie zostawia go na drodze. Ulica to nie ring. Na przykład tego typu akcje, kampanie, prawda, są bardzo ważne, bardzo cenne, bo naprawdę jednak, co by nie mówić, to na przestrzeni ostatnich paru lat ta świadomość wśród polskich kierowców, których mamy naprawdę miliony, jednak rośnie. Ja widzę tą zmianę, bo jestem człowiekiem starszym i ja mogę śmiało powiedzieć, że nastąpiła bardzo poważna ewolucja świadomości polskich kierowców i umiejętności polskich kierowców w dobrym, właściwym kierunku, ku lepszemu. Co nie znaczy, że jeszcze nie mamy bardzo wiele do zrobienia i tego typu imprezy właśnie powodują to, że jednak ta poprawa na polskich drogach będzie coraz bardziej widoczna i coraz lepsza. Pamiętajcie, żeby jeździć bezpiecznie. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia w pracy, żeby te błędy się w ogóle nie zdarzały, nigdy absolutnie. To ja jestem bardzo przesądny i nie dziękuję, ale bardzo dziękuję za rozmowę, było bardzo miło porozmawiać. Dziękuję ślicznie. Za nami magiczna maszyna, co robi? Jest to symulator bezpieczeństwa. Propagujemy nasze społeczeństwo odnośnie zapinania pasów bezpieczeństwa. Przy 20 na godzinę jest to uderzenie w stojącą przeszkodę. No i jak widzimy, pani zapina pas i będzie pchnięta przy około 20 na godzinę. Proszę sprawdzić jej reakcję, jak będzie wyglądała. Czy będzie przestraszona? A warto się bać, jak się wsiada na tą maszynę? Nie warto się bać. Po prostu propagujemy bezpieczeństwo i robimy to oczywiście w 100% bezpiecznie. A można zjechać bez pasu? Nie ma takiej możliwości, gdyż widać, jak pasy bezpieczeństwa blokują i trzymają całe ciało nasze. Tak. To prawdopodobnie jakby ktoś bez pasów zjechał, to by tam w krzaki wpadł. Nie, to jest oczywiste, że jest to takie szarpnięcie, że organizm, który ma około 70-80 kg, robi się z tego 2-3 razy krotnie większa. Rozumiem. Czyli w pełni bezpieczna maszyna, można się dowiedzieć, jakby to wyglądało, gdybyśmy przy 20 na godzinę przygrzali w coś twardego, w dzika. Jakbyśmy uderzyli w dzika, to dzik ma masę niestety 500 kg, pół tony. Pół tony to przy uderzeniu zwiększa się 3-4 razy krotnie, więc wiadomo, że auto niestety jest do kasacji bądź do dużej naprawy. Czyli zachęcamy do zapinania pasów. Tak, oczywiście. Pan zawsze zapina pasy. Oczywiście, zawsze zapinę i propaguję Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego. Wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem, należy pokazywać i uczyć ludzi bezpieczeństwa i prowadzenia, ale również obcowania samochodami. To dotyczy również i pieszych, jak i kierowców. Bardzo fajna impreza. Właśnie za chwilę będę brał udział w jednym z konkursów. No właśnie słyszałam, że będzie pan. Obserwuję to, co się dzieje w tej chwili
bo jest to test tak zwany jakiś stewarda, jest piłeczka tenisowa, której nie wolno swoją jazdą jakby zrzucić, jeżeli ta piłeczka spadnie, trzeba ją z powrotem, prawda, położyć, zatrzymać samochód, wysiąść. Skomplikowana sprawa, jak widzimy tutaj samochód na wstecznym i do przodu, nie jest takie proste. Prosiłbym, żeby operator zszedł, bo go za chwileczkę... Ktoś rozjedzie. Samochód go rozjedzie. Idzie dobrze. Także fajna, fajna impreza, piękna pogoda. Ostatni weekend właściwie taki letni w Kołobrzegu. Jest trochę mieszkańców, trochę turystów. Fajnie. No i przede wszystkim sława naszego automobilizmu polskiego, pan Wisławski, który jeździł w największych radach światowych z najlepszymi naszymi kierowcami. Bardzo miły, sympatyczny człowiek. Fajna impreza. Frekwencja też myślę zadowalająca, prawda? Tak, oczywiście. Jest ładna pogoda, jest sobota, dużo różnych imprez, ale takie imprezy właśnie motoryzacyjne, które uczą bezpieczeństwa, no, są popularne i cieszę się, że tutaj setki ludzi przyszło na ten plac, na tę ulicę. Fajnie, bo generalnie było bardzo fajnie, ładnie, takich rzeczy powinno być więcej. Czyli możemy być śmiało dumni z tego przedsięwzięcia dzisiejszego? Na pewno tak, bo to jak powiedziałem, podnosi bezpieczeństwo, uczy ludzi o odpowiedzialności za kierownicą, jak i również pieszych. Temu służą te właśnie taka impreza, te pokazy. Także podziękowania przede wszystkim Zordowi, czyli Koszalińskiemu Ruchu Drogowego Dyrekcji za tą organizację, za samochody, za pokazy. No i organizatorom tutaj miejscowym, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność i trud tego zorganizowania. Także takich imprez jak najwięcej. Panowie karmią? Tak, dzień dobry, karmimy. A wszystkich? Wszystkich. Bez wyjątku. A czym? Grochówka i Migos. A bez oleju napędowego? Bez. Taka najpyszniejsza na świecie? Tak jest. I wszyscy mogą sobie przyjść i zjeść u was? Tak, oczywiście. Wszyscy mieszkańcy miasta. Wszyscy mieszkańcy miasta. A ci panowie, co tam jeżdżą, też? Przyjdą zjeść? Też. A, to fajnie. Obowiązkowo. I jak wam się podoba? Całość, całe przedsięwzięcie? No, bardzo fajna, kurde, impreza. Widać, jak to można pojeździć sobie na boczku, tak zwanie. O, tutaj krzaki wam trochę zasłaniają, ale trochę widzicie i słyszycie, nie? Co się dzieje? No, właśnie mało tutaj widać. Myślimy, że jak tutaj skończymy, to może nawet będzie okazja się przejechać, taka cicha nadzieja. Jestem z prezesem oraz z pomocą prezesa Stowarzyszenia Drift Team Kołobrzeg. Zgadza się? Dokładnie. Co może pani nam powiedzieć o stowarzyszeniu, o całej w ogóle, całym pomyśle? Pomysł w sumie powstał od kiedy chłopaki zaczęli jeździć. Jest to dokładnie teraz 6 osób. Samo stowarzyszenie liczy około już 40 osób na tą chwilę. Dalej chętni przybywają. I w sumie 6 osób jeżdżących, tak? Samochody pokazowe mamy na tą chwilę dzisiaj 2. Tam, gdzie biorą udział chłopaki, to już tutaj się kolega wypowie. A jak ktoś na przykład chciałby bardzo driftować, ale nie ma szansy tak za bardzo się nauczyć, to jest szansa u was się nauczyć czegoś takiego? Tak, tak. Mamy możliwość tego, jak to by powiedzieć, robienia treningów, takich imprez okolicznościowych też mamy, także zapraszamy. A jak to się w ogóle zaczęło? Zamiłowanie do samochodu. Zamiłowanie do samochodu i też jakieś treningi na początku, czy początkowo to jednak tak samemu gdzieś tam kombinacje? Znaczy powiem tak, to ja już jeżdżę tak powiedzmy 3 lata teraz. Zajmuję ten sport już mnie gdzieś koło już 2007 chyba już zaczęliśmy, już się nam zaczął podobać. Wiadomo, ze względów finansowych ciężko było wtedy i po małym krokami jeździmy teraz. A przybywający na przykład ludzie to tacy zazwyczaj narwani, którzy od razu chcieliby ewolucję wyczyniać, czy tak spokojnie do tego podchodzą, wiedzą, że to wymaga czasu na pewno i praktyki? To zależy właśnie, no. Od osobowości myślę, że zależy tutaj bardziej, na jakim tle chcą. Dużo osób chce, nie sprawdza się w tym, no nasze chłopaki się tutaj doskonale sprawdzają. Czyli różni ludzie przychodzą jednak, i ci bardziej narwani, i ci troszkę mniej. Jaki to musi być samochód, żeby spełniał wymagania? Najlepszym samochodem do driftowania, że tak powiem, to jest na razie BMW. BMW? BMW E30, najlepsze auto takie do modyfikacji, do tego sportu. A musi być jakoś specjalnie przystosowane, czy to po prostu takie BMW zwyczajne?
no powiedzmy, no musi, żeby tam powiedzmy lepiej jeździć, jakieś lepsze wyniki osiągać, to już bardziej musi być powiedzmy zmodyfikowany. Na dzień dzisiejszy mówię, mamy dwa samochody, które tak jeżdżą, już staram się jeździć nawet po Polsce na ten okres. Następne cztery samochody nam się budują. Będziemy chcieli je pokazać powiedzmy na następny rok, 2014, na nowy sezon. No zobaczymy, jak to będzie. A skąd gwarancja bezpieczeństwa, że nic się nie wydarzy? Znaczy, no, nas chroni klatka bezpieczeństwa. My staramy się jeździć, teraz już jeździmy tylko na obiektach zamkniętych. Także, no nie wiem co. Czyli tutaj takie wyczucie po prostu kask, samochodu. Kask, fotel, no i osoba doświadczona jeździ, tak? Nie jeździ, nie wsiada amator z pasażerem, na pewno. Ktoś, kto nie miał z tym doświadczenia i po prostu przypadkowo. Dokładnie. Czyli wszystko bezpiecznie i zapraszamy po prostu do stowarzyszenia wszystkich zainteresowanych. Tak, dokładnie. Do stowarzyszenia oczywiście sponsorów też zapraszamy, są mile widziani. My jesteśmy w stanie zaoferować dosyć sporo. Oczekujemy niewiele. I co? I w najbliższe zawody w Puchar Bałtyku Koszalin. 14, chyba 15, jak się nie mylę teraz. Tak, dokładnie. We wrześniu będzie, ostatni jest w październiku, a 2014 już będziemy mieli 6 przygotowanych, pięknie pomalowanych tak samo samochodów. Dziękuję ślicznie w takim razie i też zapraszam. Dziękuję bardzo. Nie widzi na to.